Jednym z podstawowych praw fizyki jest zasada zachowania energii. Energia nie może powstawać z niczego i nie może znikać. Mogą jedynie zachodzić przemiany z jednych form energii na inne. Jeśli tak, to dlaczego chcemy oszczędzać energię? Zacznijmy od pewnej obserwacji. Wokół nas są ogromne zasoby energii, ale okazuje się, że zasoby te są praktycznie bezużyteczne. Powietrze składa się głównie z cząsteczek azotu i tlenu, ale będę mówił ogólnie o cząsteczkach powietrza. W warunkach, jakie panują np. Na w naszych domach, cząsteczki powietrza poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach ze średnią prędkością około 500 metrów na sekundę, czyli 1800 km na godzinę. Cząsteczek powietrza jest bardzo dużo i cały czas w nas uderzają, a manifestacją tych uderzeń jest ciśnienie atmosferyczne. Jeden metr sześcienny powietrza zawiera około 2,5 razy 10 do potęgi 25 cząsteczek. Dlatego w powietrzu zgromadzona jest znaczna energia kinetyczna cząsteczek. Energia kinetyczna to jest energia związana z ruchem. Miarą średniej energii kinetycznej cząsteczki powietrza jest temperatura. Im większa jest temperatura powietrza, tym większa jest średnia energia kinetyczna jego cząsteczek. Dla przykładu rozpatrzmy pokój o wymiarach 4 m na 3 m na 2,5 m. W takim pokoju jest 30 m powietrza. Metr sześcienny powietrza ma masę około 1,2 kg. A zatem w takim pokoju mamy około 36 kg powietrza. Średnia prędkość cząsteczki powietrza to około 500 m na sekundę, co daje nam energię kinetyczną wszystkich cząsteczek o wartości około 4,5 miliona juli. W opisie filmu wyjaśniam, jak to można obliczyć. Jak wspomniałem w filmie o szacowaniu energii bomby atomowej, aby podnieść ciało o masie 100 kg na wysokość 10 m, potrzebna jest energia o wartości około 10 tysięcy J. A zatem gdybyśmy mogli wykorzystać energię kinetyczną cząsteczek powietrza zgromadzoną w pokoju, to moglibyśmy podnieść około 450 takich ciał. Nie tylko w powietrzu jest energia. Na przykład woda składa się z cząsteczek wody będących w ciągłym, chaotycznym ruchu. Pięknie to widać na przykładzie ruchów Browna. Tutaj malutkie drobiny oleju uderzane są przez cząsteczki wody. W opisie podaję link do filmu, w którym pokazuję, jak można to zaobserwować w warunkach domowych. Im wyższa jest temperatura wody, tym gwałtowniej poruszają się cząsteczki wody. Jeśli energia ruchu cząsteczek wody jest wystarczająco duża, to cząsteczki wody uwalniają się i zachodzi proces parowania. Okazuje się, że podgrzanie np. 1 kg wody o 25 stopni wymaga energii o wartości około 100 tysięcy J. A 100 tysięcy J to jest energia, jaka jest potrzebna, aby podnieść 10 takich ciał. Dlatego w rzekach, jeziorach, morzach i oceanach zgromadzona jest olbrzymia ilość energii związanej z chaotycznym ruchem cząsteczek wody. My sami Podobnie jak wszystkie obiekty, które nas otaczają, składamy się z cząsteczek i atomów będących w nieustannym ruchu. Im wyższa jest temperatura obiektu, tym mocniej drgają budujące go cząsteczki i atomy. Na przykład, jeśli zwiększymy temperaturę kawałka żelaza do około 1540 stopni Celsjusza, to jego atomy tak mocno zaczynają drgać, że żelazo zmienia swój stan skupienia i zaczyna się topić. W ogólności mówimy o energii wewnętrznej układu. Powietrze w pokoju, woda w szklance, czy kawałek żelaza, mają w sobie energię wewnętrzną. Energia chaotycznych ruchów cząsteczek i atomów jest częścią tej energii. Zanim odpowiem na pytanie postawione na początku filmu, zróbmy prosty eksperyment. Po stole porusza się ciało, które w wyniku siły tarcia zatrzymuje się. Co się stało z energią kinetyczną tego ciała? Energia nie może znikać, a więc gdzie się ona podziała? Oddziaływanie pomiędzy cząsteczkami ciała i stołu, co tutaj przejawia się jako siła tarcia, zaowocowało tym, że cząsteczki w stole i ciele zaczęły drgać troszeczkę mocniej. Następnie cząsteczki powietrza, które cały czas uderzają w ciało i stół, przyjmują tę energię. Energia kinetyczna ciała zamieniła się na dodatkową energię wewnętrzną otoczenia. Podobnie, gdy pocieramy dłonie o siebie, to czujemy, że zwiększa się ich temperatura. Cząsteczki, z których zbudowane są nasze dłonie, zaczynają mocniej drgać. Następnie cząsteczki powietrza, które uderzają o nasze dłonie, przejmują tę energię i dłonie zmniejszają swoją temperaturę. Rozważmy inny przykład. W pojeździe napędzanym energią elektryczną wyczerpała się bateria, i pytamy: Co stało się z energią elektryczną? Załóżmy, że pojazd cały czas poruszał się po płaskiej powierzchni. Energia zgromadzona w baterii została wykorzystana na przykład do pokonania oporów powietrza. W czasie jazdy pojazd cały czas zderzał się z cząsteczkami powietrza, co zwiększało energię kinetyczną tych cząsteczek. Oczywiście obecne były też inne opory ruchu związane z tarciem pomiędzy poruszającymi się częściami. Energia elektryczna ostatecznie zamieniła się na energię wewnętrzną otoczenia. Kluczowa obserwacja jest taka. Że energia związana z chaotycznymi ruchami cząsteczek powietrza czy cząsteczek wody w oceanach jest praktycznie bezużyteczna. To są ogromne pokłady energii, ale ta forma energii nie nadaje się na przykład do podnoszenia przedmiotów czy generowania prądu. Są ku temu zasadnicze powody, i zaraz to wyjaśnię. Jesteśmy już gotowi, aby odpowiedzieć na pytanie postawione na początku filmu. Energia nie ginie ani nie powstaje z niczego. Gdy mówimy o oszczędzaniu energii, to tak naprawdę mówimy o oszczędzaniu źródeł użytecznej energii, takich jak węgiel, ropa, uran i tym podobne. To są użyteczne źródła energii, ponieważ stosunkowo łatwo można je wykorzystać do wykonania pracy. Na przykład dzięki spalaniu węgla możemy zagotować wodę, a powstałą parę wykorzystać do wprawienia w ruch jakiegoś tłoka. Tak działają lokomotywy parowe lub na przykład elektrownie węglowe, gdzie para napędza generatory prądu. Podobnie działają elektrownie jądrowe, tylko zamiast spalania węgla energię czerpie się z rozszczepień, na przykład jąder uranu. Nasza ludzka działalność sprowadza się do zamiany na przykład, energii elektrycznej pozyskanej ze spalania węgla w elektrowni na energię chaotycznych ruchów cząsteczek i atomów. A ta energia jest już dla nas praktycznie bezużyteczna. Podsumowując, energia nie ginie. Ona jest zamieniana z formy użytecznej. Na formę praktycznie bezużyteczną. Dlaczego nie możemy wykorzystać energii wewnętrznej zgromadzonej np. w powietrzu czy oceanach do wykonania pracy? Wyobraźmy sobie, że na stole jest filiżanka. Filiżankę cały czas uderzają cząsteczki powietrza, ale ona się nie przesuwa, ponieważ uderzenia są z każdej strony i mamy równowagę. Można sobie wyobrazić, że nagle dzięki jakiemuś przypadkowi w jedną stronę filiżanki uderzy dużo, dużo więcej cząsteczek powietrza niż w jedną stronę i filiżanka się przesunie. W ten sposób moglibyśmy wykorzystać energię wewnętrzną powietrza do przesunięcia filiżanki. Teoretycznie to jest możliwe, ale nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował. Prawdopodobieństwo tego, że cząsteczki powietrza tak się przypadkowo ułożą, że z jednej strony wyraźnie mocniej uderzą filiżankę i się ona przesunie, jest fenomenalnie małe. Tak małe, że to się praktycznie nigdy nie zdarzy. Powstaje pytanie, czy można zbudować maszynę, którą wstawię sobie do pokoju i ta maszyna będzie pobierać energię wewnętrzną powietrza i wykonywać jakąś pracę, np. podnosić przedmioty. Istnienie takiej maszyny nie stoi w sprzeczności z zasadą zachowania energii. Cząsteczki powietrza w pokoju traciłyby energię kinetyczną, to znaczy powietrze by się ochładzało i ta energia byłaby w całości zamieniana na podnoszenie przedmiotów. Taka hipotetyczna maszyna nazywana jest perpetuum mobile drugiego rodzaju. Takiej maszyny nikomu nie udało się zbudować i druga zasada termodynamiki stwierdza, że takiej maszyny nie da się zbudować. Nie da się pobierać energii związanej z chaotycznym ruchem cząsteczek powietrza w pokoju i w całości wykorzystywać do podnoszenia przedmiotów czy generowania prądu. Dodam, że czym innym jest np. generowanie prądu z wiatru. Wówczas masa powietrza porusza się jako całość w tym samym kierunku, i to można wykorzystać do wykonania pracy. To jest inna sytuacja. Podobnie z cząsteczkami wody w jeziorze. One cały czas są w chaotycznym ruchu, ale tej energii praktycznie nie da się wykorzystać. Czym innym jest płynąca woda w rzece. Tutaj masa wody porusza się we wspólnym kierunku, co już można wykorzystać. Aby wykorzystać energię wewnętrzną do wykonania pracy, Trzeba mieć na przykład dwa układy o różnej temperaturze. Po lewej jest zbiornik z gorącą wodą, a po prawej zimną wodą. Wszyscy wiemy z doświadczenia, że gdy połączymy takie zbiorniki, to zbiornik z gorącą wodą będzie zmniejszał swoją temperaturę, a zbiornik z zimną wodą będzie zwiększał swoją temperaturę. Ta zmiana będzie zachodzić do momentu, aż oba zbiorniki osiągną taką samą temperaturę. Okazuje się, że gdy mamy przepływ ciepła, to znaczy przepływ części energii wewnętrznej z jednego układu na inny, to wtedy można otrzymać jakąś pracę. Urządzenie realizujące taki proces nazywane jest silnikiem cieplnym. W opisie podaję odnośniki do moich wykładów na ten temat. Dziękuję za uwagę.